TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Grzesiu, stres? Pewnie, no pewnie tak, jest to taki swoisty stresik przyjemnościowo. No bo chyba satysfakcja z tego, co się udało stworzyć i co jeszcze się uda, bo co przed nami, bo to są perspektywy ogromne, tak? No na pewno, wiesz co, jest mnóstwo pracy. Na samą myśl o tej pracy, która nas czeka, nie czuję znużenia, a mrowienie przyjemności, więc wiesz, no, jest co robić przez najbliższych parę lat, także... No właśnie, ale tu mamy jednego z autorów, tak? Proszę się przedstawić. Witam serdecznie, Siwczyk Damian. Jest mi niezmiernie miło być dzisiaj na premierze i przedstawić wszystkim kibicom ruchu naszą książkę, którą napisaliśmy. Mam nadzieję, że z uśmiechem i z wieloma pięknymi chwilami zamiast z żonami spędzicie przy książce wieczorami. Na tyle. Pewno. No i to jest tylko jeden z etapów, tak? Bo... Myślę, że tak, że ekipa jest mocna i każda kolejna część będzie kolejną radością, nie? Jestem, czy ja mam być tam? O nie, no radzę sobie. Kim pan jest, przepraszam? Wiesz co? Powiem ci, że obiarem pasuje do tego samochodu, nie? Ja prawa jazdy co prawda nie mam, ale... Ale mając taką furę, to chyba nie musisz mieć prawa jazdy. Nie, no ja właśnie z kierowcą, wiesz, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy kolejnych tutaj, historyków. Aha, to już. No to co, dumni z dzisiejszego, tego co się dzieje, co się wydarzyło? Nie, no wiesz, stres nam towarzyszy. Nie spodziewaliśmy się, że ty mówisz. To tutaj tak, żeby odstresować. Udało się. Nie spodziewaliśmy się takiej pompy, prawda, przy tym, no ale padła taka propozycja, postaraliśmy się dostosować. No to chyba dobrze, trzeba się cieszyć, nie? No, jeszcze... jak się wszystko uda, to się będziemy cieszyć. Uda się, uda. A co, właśnie jaka reakcja była na odkrycie, te nowe odkrycie, które się tam znalazło? Wiesz co, w sumie to chyba nawet większa uciecha niż przy pierwszym. Dlatego, że przy pierwszym wiedzieliśmy, że jest temat. I mogliśmy sobie wyobrażać, że jest coś naprawdę istotnego. Natomiast przy drugim baliśmy się, że mogą to być rzeczy takie naprawdę drugorzędne. Okazało się, że zwłaszcza w kwestiach ikonografii, jednak perełki. No i statut klubowy, prawda, z 33 roku, no a to jest rzecz, której nam brakowało. Teraz została tylko kronika, której nie ma. To wygląda, jakby to było reżyserowane. Zdajesz się sprawy? Być może jakiś geniusz, który w ruchu jest, nad tym czuwa. Trudno powiedzieć, no oby dalej, niech tak reżyseruje. Pan wejść, tak? Tak. Proszę bardzo uprzejmie. Witam serdecznie. Jest super, czuję się taką dużą satysfakcję, że coś się od siebie dało klubowi. Mm-hmm. Że no, poznając historię, człowiek staje się, nie wiem, no, bardziej człowiekiem. Mm-hmm. A jeszcze jest to historia klubu, z którym się jest na dobre i na złe, no to tym bardziej. Super, można super. To odkryć, można to przeżyć, czyta się te źródła, relacje z meczów, z różnego rodzaju wydarzeń, które miały miejsce, to tak jakby się tam było. Te same ciarki jak na Cichej w 2020 roku, takie same jak, nie wiem, na stadionie w Parku Kościuszki, jak mecze o utrzymanie z Garbarnią Kraków, ostatnia kolejka na przykład w 2029 roku. Gdzie ciarki przechodzą, gdzie trzeba wygrać, gdzie gramy na stadionie największego rywala, który ówczesnego, czyli pierwszego FC, który już spadł, a my jak nie wygramy, to polecimy razem z nimi. No, i ostatni mecz, tam już gospodarze przygotowali orkiestrę, która miała na Mamarze Żałobnę zagrać. Mm. Trzecia minuta i karny dla przeciwników. I co? I broni nasz bramkarz. No. Potem Teodor Peterek bramka i potem jak relacje mówią, to
co kibice na rękach do szatni piłkarzy znosili po meczu. No słucha się tego, słucha się tego. Ale wszystkiego nie zdradzajmy, co? Nie, reszta jest w książce. Wyczekujecie na gości, tak? Pierwszy? Tak, już mamy. Zimy. Ale podziwiają nasz samochód. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. Dobry wieczór. Jak tu ładnie, jak tu ślicznie. A przepraszam, a to cacko to czyje jest? To czyje. Prezent będzie dla kogoś. Odźwiernego. To gdzie pan jedzie? A jeszcze nie wiem. To znaczy tak. Może wiem, ale nie wiem z kim. No miejsce jest. Nie wiem z kim. No to są dziewczyny właśnie, ale to trzeba wejść do środka. Ale czy są chętne? Trzeba zapytać. Będzie czytane, ja? Będzie czytane, oddechy. Obowiązkowo. Od razu startujemy, czy? Nie, spokojnie. Od jutra. Paragonik jest w środku. Jeszcze pięć. Ja widzę, tak? Że jest ruch. No, powoli się zaczyna, także oby do przodu i sprzedamy wszystko, co wzięliśmy. A ciekawostką jest, że autorzy książek kupowali. Oczywiście, tak? Jako pierwsi klienci. Niesamowite. Dedykacja? Na Hetmana? Ale panowie, właśnie zauważyłem, że wy normalnie przy okienku kupowaliście książki. No oczywiście. Książki to jest towar deficytowy, nie będziemy ukrywać. Patrząc ilu naszych znajomych przyjaciół chciałby tą książkę mieć, no nie było wyboru, musieliśmy jeszcze dodatkowo kupić, a cieszy nas to, że cały zysk idzie na nasz klub, więc co może być wspanialszego. No i Bułek, drugi raz. Drugi raz, tym razem tak na premierze, ambitnie. No, zaprosili mnie, nie można nie skorzystać, wiesz, takiej okazji to oczywiście jak najbardziej. Na takiej okazji się zapowiadają, że będą jeszcze. No, mam taką nadzieję, nie? Oby jak najwięcej. Wiesz co, tak ostatnio mnie naszła nostalgiczną myśl, patrz, 1920 powstaje, wszystko się rozkręcą, nie? No. I ostawiam tak, że stadion nam postawią w 2035. Jezu. Niestety tyle trzeba będzie poczekać, ale potem nas czeka 14 majstrów, także wiesz. Giza, David, ty też w klimacie. No, starołek się jak najbardziej odzwierciedlić, ten klimat. A z kim to przyszedłeś? Syn, Łukasz. Wielki bajter. To pierwszy raz się was spotykamy, co? Czy jestem właśnie na szpileczku? Oj, syn ciężko, bo na razie mu 4 lata, no ale na premiera chciał iść. A wygląda na starszego, popatrz, będzie... Karol będzie, no. Na premiera chciał iść, no to bierzemy go i idziemy. No to rośnie młode pokolenie. Dokładnie tak. Witamy, panie Wojtku. No, jest i maestro. Haha, to maestro. Ale miło widzieć, w tym wyjątkowym dniu, nie? Ty już kręcisz od razu. Powiem szczerze, że jak posłuchałem tych ludzi, jeden ze Stanów, drugi z Austrii, nie? To co gadają, to aż się tak łezka kręci. No kręci się. To... Aż się normalnie... Niesamowite. To pokazuje, jaki wróg jest potęgą, tak? Jak daleko sięga. Wiesz, to jest fajne, bo nie reżyserowane, tylko nagle się człowiek znajduje, powie dwa zdania i... No i kupił tam 100 książek, nie? Czy ile, czy tam wylazł dla tych bajtów, nie? Stać go tam. No w Stanach, ale samo to, że ze Stanów przyjechał, nie? No. Jak Cargill, no w drugą stronę. To... Drugi z Wiednia, nie? A potem wiesz, słyszysz, dla ruchu warto, nie? A ile się taki jeszcze nie był 20 lat, minęły go te czasy prosperity w Ekstraklasie. A w tej najgorszej się pojawił, nie? I to jest właśnie najfajniejsze, nie? Wielki ruch już pochłonięty lekturą, tak? No już będziemy zaraz wpadali. Ten już czuję, że wieczór mam wyjęty z życia dzisiaj, także będziemy męczyć. Ale grafika jaka świetna. Kurczę, naprawdę jestem w niebo wzięty, że rok temu udało się im wejść do tej piwnicy i szperać. Więc naprawdę owoce są już widoczne, żeby było tylko lepiej, było ich więcej. Także naprawdę skarby. I cieszymy się, że jesteśmy klubem, który może się takim czymś chwalić, bo nie każdy może. A my możemy, bo jesteśmy... Jeszcze w takim miejscu, w którym jesteśmy. Jezusie, no to tego nie było w Esie, nie? A jest teraz, w trzeciej lidze, także genialnie.
i oby było tylko lepiej, a za rok, żeby się można było takimi odkryciami cieszyć już w drugiej lidze, potem w pierwszej i potem w PES-ie. Sportowo dorównać. No o to chodzi, nie? Także powolutku będzie tylko lepiej. Idę autografy łapać. Ja, no łapam. Dzięki. Dla ciebie to też wyjątkowa chwila? No zdecydowanie tak, ja w ogóle jestem zachwycony tym, co coś tutaj, jak to tutaj wszystko wygląda, także teraz to ciebie nie widać tutaj z perspektywy oglądającego, ale no wszyscy są w klimacie, to także no szok. Naprawdę wszystkim życzę takiej premiery książki. Naprawdę. Jakież legendy nas tu odwiedzają, witam serdecznie. Jak tam docierają pozytywy ścichej? No śledzę. Mhm. Trzymam kciuki cały czas. I zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Mam nadzieję, że gdzieś to pójdzie w dobrym kierunku i tyle. I wrócimy tam, gdzie nasze miejsce. Dokładnie. Życzę przyjemnej premiery. Siema! No siema, Damian Zdziesiony. No. Jak tam Damian Zdziesiony? Wszystko elegancko, wiesz? Mam do ciebie niespodziankę. Jaką? Mam fajną koszulkę, t-shirt. Zwykły. Dla 20? W sumie zwykły t-shirt, no. Ale jeden podpis ostatni Gerarda Cieśnika złożony w tym w szpitalu. Co tego? Autentyk? Tak, autentyk. I może być potwierdzenie. Tak, to może. Mam to schowane na razie, ale przekażę wam w celu dobrych na charytatywnie. Ojejku, no to jest naprawdę... No, naprawdę. Relikwia, że tak powiem. Już mówiłem tutaj prezesowi Siemiradowskiemu, także zainteresowany jest. Dobry wieczór. Ja poproszę książkę jedną. Oczywiście. Płatność kartą. Oczywiście. Karta wielkiej dorówy jest? Oczywiście, że jest. Ale nie mam jej przy sobie. Może pan pokazać? Nie mam jej przy sobie. No to w takim wypadku uznajemy, że nie ma. Dołoży się pan bardziej do budżetu. To będzie 59 zł, panie. Paraganik jest w środku. Proszę bardzo, ma pan zbliżyć. Czy kopię płatności będziemy dostawać? Nie trzeba. Teraz nie zebrać autografy. No nie chcesz drukować kopii płatności? Z taką reczką? Dobra, to jednak chcę. Z każdej strony wyjątkowy, bo w dniu dzisiejszym również wyjątkowy dzień. Ale to jest autor okładki tej książki. Siadaj z nami, bo ty jesteś jednym z nas. Proszę zwrócić uwagę, co się teraz dzieje w klubie. Jak wyglądają przykładowo kulisy, o które mogą nam zazdrościć kluby z potężnym budżetem, jak wyglądają to, co robi Szymon z sektorem rodzinnym. Przecież to jest szapopa. Wszystkie kluby nam zazdroszczą. Klub otacza się kibicami. Dzisiaj dla klubu pracują ludzie, którzy po prostu kochają ten klub. Niech mi państwo skażą jakikolwiek klub w Polsce, który ma taki kapitał, jak teraz chociażby panowie po mojej prawicy. To są takie karluscy, z którymi ja się znam długo, ale mogą być państwo pewni, że żaden klub w Polsce nie będzie mieć tak fajnie i rzetelnie napisanej historii swojego klubu, jak zrobią ci panowie. I to jest kapitał, który nie idzie kupić za żadne pieniądze. I tu się należą ogromne brawa dla tych panów. Zaczynamy licytację pierwszej takiej super VIP książki i zaczniemy od ceny wywoławczej 100 zł. Prezes Siemianowski walczy dalej. 900 zł. Brawo! 1000 zł po raz trzeci. Z autografami? No z autografami, dlatego do 1000. Wszystkim. No,
pięknie było. Podobało się? Wyniosła chwila, no. A nie było widać, że się stresujemy? Nie, właśnie nie. Okay. Wbrew temu, co mówiliście przed spektaklem, to nie. To co, teraz czas na świętowanie? No teraz to bym się musiał wreszcie zrelaksować. Bo stres jednak jest, no. Mhm. Człowiek nie nawykły jest do tego, żeby przed tak zacnym audytorium, w tak wspaniałym miejscu, prawda, móc się wypowiadać, zwłaszcza no, w klubie, który jest jedną z najważniejszych części naszego życia, nie ma co ukrywać. To jest element, na którym buduje się całą resztę tożsamości. Dla nas, myślę, że koledzy się zgodzą, to jest wielka przygoda życiowa, że mogliśmy w tym wziąć udział i że dalej w tym bierzemy udział. Przygoda, tak? Przygoda, życiowa przygoda. Wiele godzin roboty, ale... Dla takich chwil warto, tak? Zdecydowanie. W życiu piękne są tylko szpile i czas poświęcony ruchowi. Dokładnie. Oczywiście nasze rodziny również są bardzo istotne, ale... Ale żona nie będzie tego oglądała, więc możesz powiedzieć prawdę. Też żyją ruchem przecież, tak. Razem z nami. Teraz zastrzyk energetyczny chyba na kolejne działa, nie? O, mam nadzieję. Działamy już. Lata 30 będą wyzwaniem pod względem ikonografii, bo jest tyle znakomitych fotografii, że nam z tego może album wyjść. Tak. Żal nie pokazać. Nie mamy nic przeciwko. Natomiast będą to lata chwały. Bardziej w erze obrazkowej, tak? Lata chwały. Jest co pokazywać i pokorzymy tych futbolerów, bo są warci tego, żeby to pokazywać. Naprawdę udało się znudzić takie rzeczy, że grzechem byłoby się tym nie podzielić. Nie podzielić, nie pochwalić. To należy do wszystkich kibiców ruchu. Dokładnie. Dobra, panowie, tacy ludzie jak wy to skarb, więc powodzenia i żyjcie nam 100 lat. No, ale wszyscy razem wykupujcie. Nie, każdy osobno. Panie Pawle, jak wrażenia po premierze? Świetna. Super, że takie książki się wydaje i super, bo wiem, że fachowcy są przygotowani merytorycznie, więc na pewno zarwę noc karbowie. No i pięknie. To co, od razu zabieramy się, czy...? No jasne, to trzeba od razu, z rozbiegu złapać i już jutro być po. Dobry. Prezydent Świętochowic, tak? Witaj. W kolejce porozumiem pozycję, tak? No jak wrażenia po premierze? Bardzo. Czekam na kolejne ciekawostki i wierzę, że to nie jest jedyny arsenał, który został znaleziony w Świętochowicach. Cieszę się, że nasi mieszkańcy się przysłużyli historii ruchu. Trzymam kciuki za kolejną. Stefan. No muszę cię dorwać, opie, bo ty jesteś autorem tej całej tam wystawy, która jest. Piękne, naprawdę pięknie. Zdjęcia, no. Dumny, że jest. No ja pierwszy raz widzę swoje zdjęcia w takim formacie, także spoko. Będziesz dalej tak jak robił. Prosimy? Nie no, ale nie, naprawdę szacun, piękna sesja, bo to też szybciutko, pięknie, ładnie, sprawnie poszło. Donata, ty też już masz, tak? Oczywiście. No i pięknie. Zaraz będę konsumować. Szukać, nie konsumować też to w domu, ale będę teraz szukać autorów, żeby prosić o dedykację. Stefan, piękne zdjęcia. Jeszcze raz ci to powiem. No nie? Muszę mieć zdjęcie ze swoimi zdjęciami. Tak, ze mną. Jak wrażenia po premierze? Jestem w szoku. Taki dobry materiał. Bartek jest osobą, która ostatnio przebiła jedną z licytacji, tak? Bartek wylicytował. Powiedz Bartku, co wylicytował? Co wylicytował Bartek? Jedyną odznakę, która była dostępna, diamentową. Za te 1920 zł. O kurczę, to szacunek. Takich ja się tam biłem, ale ja na 400 skończyłem. Takich mamy tutaj gości, ale ja chcę, żebyś zwrócił uwagę, co Bartek ma w prawie. Bartek ma w prawie odznakę, która jest robiona świetną metodą. Ona jest na gwincie, ona jest kręcona, tutaj zakręcana. To jest moje marzenie, żeby ruch taką odznakę wydał i my taką odznakę wydamy. W tym roku już nie zdążymy, to jest nasz plan na przyszły rok. Natomiast ta odznaka ma 50 lat. O, 50. 70. 70, przepraszam. 70. 30-lecie. To jest autentyk, naprawdę. U nas nie mam potwierdzone, ale wszystko na to wskazuje. FCD, tak? Przedstawiciel FCD? No, jesteśmy z FCD, tutaj książki są zakupione. Komu będą przekazane? Osobiście czy?
Osobiście będą przekazane do FCD, ogólnie zrobimy, zobaczymy co będzie, może coś na licytację na pewno damy. Coś będzie do wylicytowania, zobaczymy, oby poszło jak najwięcej. No jak wrażenia po premierze? No super, jak zawsze. Miejmy nadzieję, że kolejne tomy pójdą. Będziemy wspierać jak to cała imigracja, nie tylko IFCD, jak i Holandia, Anglia, Irlandia. Ja też bym chciał. Zawsze pierwszy. To dla mnie zaszczyt. Serdecznie, serdecznie dziękuję. To my dziękujemy. I na mnie nie było. Pięknie, dziękuję. Teraz jest komplet. Teraz jest komplet. No co, Tomek, zadowolony z dzisiejszego dnia? Bardzo, chyba wyszło nieźle, co? No, wyszło pięknie. Zgodnie. Organizacyjnie. No ja już, tak powiem, mam tu przyjemność, już miałem przyjemność zacząć. Już? Dopiero tyle! Dopiero tyle! Obowiązku, że wiesz, po nocach ile mogę, nie? Ale już, ale czytam i wciąga. To było więcej. Bo jest fajnie napisana w ogóle. Jak mogę coś zasugerować, to ta książka się czyta bez to fajnie, bo ona nie jest napisana tak historycznie nudno. Ona jest napisana jak opowieść. Pomimo, że to jest naukowo, potwierdzasz. No bo to jest, nie dość, że to jest historyczna, naukowa niby książka, ale jest napisana takim językiem, że się czyta płynnie, nie? Ja jest tak. Jako, że nie jestem z Chorzowa, no to jak są, przynajmniej w tej pierwszej części było dużo opowieści na przykład o lokalizacjach pewnych miejsc, no to ja to oczywiście przeczytałem jakiś fragment, nazwy, padały nazwy ulic czy miejsc, no to od razu szukałem, gdzie to jest, co tam teraz się znajduje. No, także, jest takie wow, nie? No i to robi wrażenie. No to. To jest właśnie najfajniejsze w tej książce, bo inne książki historyczne to po prostu są suche fakty. Tutaj też jest wszystko na bazie jakichś źródeł historycznych, ale jest napisane to takim językiem, że się fajnie czyta. Polecamy.